Fort Boyard wraca w nowej odsłonie na Viaplay już od jesieni. No a ze mną jedna z uczestniczek. Witam serdecznie. W ogóle nie wyglądasz na zmachaną. Naprawdę nie wyglądam. Dziękuję Ci bardzo, chociaż mokre mam jeszcze włosy. Miałam akurat konkurencję, przy których akurat cały czas byłam mokra. Całkowicie od stóp do głów. Więc jeszcze trochę mi jest zimno, ale emocje jeszcze mnie trzymają cały czas. A to Cię zadowalało, czy nie lubisz raczej wody? Nie, na szczęście lubię, tylko rzeczywiście to było tak plus to, że masz obuchem właśnie w głowę, do tego jest wietrznie, różne rzeczy się dzieją, bardzo dużo jakby naraz atrakcji w cudzysłowie i w sumie na szczęście woda mi nie przeszkadza, ale to było tak, że no później rzeczywiście człowiek też bez make-upu grał i w sumie musiał od razu na kolejne zadania lecieć, więc w ogóle o tym nie myśleliśmy. A z jaką w ogóle emocją tam jechałaś, bo mam wrażenie, że jesteś taką osobą, która lubi przygodę, lubi adrenalinę, czyli był stres czy w ogóle nie? Wiesz co, właśnie tak, na początku, znaczy wiedziałam, że to będą bardzo wymagające też konkurencje, trochę miałam taką nadzieję, że jak wpisałam, w czego się boję, bo boję się rzeczywiście wysokości, to że dadzą mi coś w tym stylu. Ankiety były. Były ankiety wcześniej, też bardzo boję się pająków, ale na szczęście tutaj u nas jest tak, że nie będzie w ogóle zwierząt, więc to mi się udało, więc ja miałam takie konkurencje, które rzeczywiście też były wymagające, ale jeszcze mogłabym zrobić więcej, jak z tego co widzę. A jaki był wynik, dowiecie się na Viaplay już jesienią. Dla wielu tutaj ten wyjazd jest wspaniałą przygodą, ale tak sobie pomyślałem, że no ty tyle podróżowałaś, odkąd ci kilka obowiązków odeszło ostatnio po świecie, że no Francja to tak niedaleko, ale czy to jest właśnie dla taki twój nowy sposób na życie, żeby, nie wiem, czy co dają takie podróże, odnaleźć spokój, równowagę, co ty znalazłaś? Oczywiście podróże dają mi wiele, oprócz tego, że człowiek odkrywa też siebie, to też daje mu duży spokój gdzieś poniekąd. Bo jestem w takim miejscu, w którym akurat rzeczywiście zważam na siebie, słucham siebie. Na pierwszym miejscu? No, jestem na pierwszym miejscu. A nie było tego chyba nigdy. Więc to jest taki bardzo dobry dla mnie czas. Dzisiaj rozmawiam o programie, ale też o waszym życiu. Ostatnio pojawiło się wiele artykułów o tym, że ktoś jest w twoim sercu. Czy ty to w ogóle śledziłaś? O nie, to może zrobię tak, pomidor. Nie chcę o tym mówić z tego względu, że cokolwiek nie powiem, to będzie to oczywiście przeciwko mnie się pewnie obróci. Być może masz po prostu takie poczucie, że to też daje wtedy więcej w tobie, związkowi, jak się wycisza to medialnie i taki jest też twój plan? No medialnie widzisz jak jest. Ciężko jest, żeby wszystko było wyciszone, bo i ciężko mi jest w ogóle na to wpływ. Co piszecie, piszą, co no. Także to jest jednak trudne też do zniesienia. A co najbardziej jest trudne, to to, że widzę czasami, jak moi rodzice gdzieś przez to cierpią, nie? I się z tym stresują, bo mama niedawno nauczyła się wchodzić właśnie w internet, w komputer i no i niektóre rzeczy czyta. Więc to jest takie przykre, nie? Wielu z was, wiele z osób znanych mówi, dziękuję ci bardzo, ja naprawdę gram, że tu nie ma komarów, ale uwierzcie mi, jest hardo.